Kochaj chwaty, chłaty gończy ósme, jedynka zwyczajnie 28,80, dwójka 1,2, 67,30, trójka 183,80, wytyka gończy szóstej 540,50 zł. I oczywiście trenowany przez Wiaczesława Szymczuka po drugiej polskiej w siodle Martyna Sober, koń poniesie bagien 53,5 kg. Na Fea wygrał w zeszłym roku w swoim ostatnim starcie drugą grupę, nazywała się 1600 metrów. W tym roku biegał jednak słabo, był daleko za stawką. Z siódemką to jest kolejny z ogierów Machi Roger, wykonywany przez Janusza Wyszkowskiego, trener Krzysztof Ziemiański, w siodle jockey Stefano Mura. Koń biega w tym sezonie bardzo przyzwoicie, walczy o czwarte miejsca, dwa razy z rzędu był trzeci, poprawił się w stosunku do poprzedniej sezonu. I dziewiątką Surian, koń prywatnej hodowli krajowej oczywiście, ten trener Mariusz Dorowski, w siodle uczeń nasz Aldyn Bekow, waga 48 kg, najniższa waga, a nie, nie najniższa, jeszcze niższa ma Smoksną. Surian na razie raz tylko był czwarty. Dziesiątką Smok, to jest właśnie najniższa waga, 43 kg, siodle Anna Gil. Koniec wyhodowany przez pana Talarka, trenowany przez Pawła Talarka. Smok spisuje się słabo, mimo przeciętnego, mimo niezłego powodzenia w tym roku, biegał raz i był piąty. Pan ostatni. Momo, numer 11, najwyższa waga w polu, aż 63 kg. Ksiądz Aleksander Reznikow, koń wyhodowany przez Grzegorza Sęczka, trenowany przez Wiaczesława Szymczuka. Momo wygrał w zeszłym roku drugą grupę, w tym roku ścigał się w bardzo mocnych stawkach i tam w tych mocnych stawkach zajmował przyzwoite miejsca, między innymi w nagrodzie Pamira pozagrupowej był szósty. Z jedynką Dioriska, klacz hodowli francuskiej, trenowana przez Michała Borkowskiego w siodle jockey Sanja Rabaje, waga 58,5 kg. Dioriska praktycznie jest koniem niesprawdzonym. W zeszłym roku tylko dwa starty, raz była trzecia, w tym roku zgubiła start i była przedostatnia w gonitwie uczniowskiej. Z trójką Cecheja, klacz podobnie jak Smok wyhodowana przez pana Talarka, trener Paweł Talarek, siodle kandydat jockeyski Karolina Kamińska, waga 50,5 kg. W zeszłym roku biegała przyzwoicie, zajmowała płatne miejsca, a w tym sezonie jest to pierwszy start tej niezłej pochodzeniowo klaszy. I teraz tak, Ivory de Buzul, koń trenowany przez Cornelia Price, francuskiej hodowli, w siodle Temur Kumar Bek Ulu, waga 56,5 kg. Ivory w zeszłym roku zajmowała raz drugie miejsce, dwa razy druga była, także dwa razy trzecia, była niezłą trzylatką. W tym na razie nie pokazuje większych możliwości. Za nią ta siwa klasz to towarzyszka stajenna ze stajni Cornelia Price. Idea do Wuzur, w siodle Dasztan Samotweko, waga 58 kg. Ta klasz biegała do zeszłego roku we Francji, bez sukcesu. Pierwszy start tegoroczny z Górzecą niezły, a czwarta, ostatnio w mocniejszej stawce dalsze miejsce. No i Lorelai, czteroletnia klasz wykonywana przez pana Lojszewskiego, trener Maciej Kosicki, w siodle Konrad Mazur, waga 61 kg. Bo ta klasz wygrała dwa wyścigi w swojej karierze. W tym roku jeden wyścig wygrany, no i biegła potem z lepszym grupą. Nie,
Tutaj po potencji. Siłę.